Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w ostatniej sesji nagraniowej z gry Zagrajmy w Daxter na konsolę PlayStation Portable albo po prostu PSP. Obecnie znajdujemy się w lokacji Tanker 2. Poprzednim razem pokraliśmy sobie Hive Queen 2, czyli po prostu drugą Hive Queen, czyli naszego drugiego bossa. Byliśmy w Strip Mine 2, które zrobiliśmy ideolo na 100%, tak samo jak Strip Mine 1. Byliśmy w Lumbermill, jebać te lokacje. W Construction Site 2, którego również jak Construction Site 1 nie udało mi się zrobić na 100%. Emerald Isle. A Fish Canary robiliśmy poprzednim razem, więc teraz skupmy się na tankerze numer 2, ponieważ tutaj się musieliśmy dostać i zobaczmy, co ten poziom ma dla nas ciekawego do zaoferowania. Widzę, że tutaj już zaczynamy z grubej rury, bo mamy tutaj platformy, Jezu. Chciałbym nazwać to normalnie platformy. Znaczy, co ja w ogóle gadam? To są platformy z desek, które pojawiają się w zasadzie po tym, kiedy to fioletowe eko się tutaj tak rozbębli. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Po prostu kiedy te bąbelki wylecą, to nagle się zaczynają platformy pojawiać. O to mi chodzi. Ja pierdzielę. Co jest ze mną nie tak? Czemu kolejna sesja i ja już muszę tak się plątać w zeznaniach? Mam plan tutaj oczywiście zrobić od razu 100%. Tak więc będę troszeczkę wolniej robił ten poziom. Przez co sesja może wyjść dwugodzinna. Ja to nagrywam w dniu, kiedy dzisiaj będziecie widzieli po długiej przerwie kolejny odcinek z Super Mario 64. Dobra, udało nam się tutaj dolecieć. Obecny stan 14:70 i 3:33. Będę tutaj bardzo mocno kontrolował, dlatego że mówię, chcę zrobić tą lokację na 100%, żeby już potem tutaj nie wracać i skupić się na tankerze jedynce. Tam widzę, że klateczkę mamy. One ogólnie są opcjonalne do zbierania, tak więc nie wiem, czy będę w ogóle chciał. Chociaż dobra, jest tutaj przy okazji, to se zbiorę. One są opcjonalne dlatego, że z tego co wiem, one są jako minigierki, które można z menu głównego wybrać, czy jakoś tak. Z tego co przynajmniej mi Zakolnikow pisał w sekcji komentarzy, a czytam sekcję komentarzy, bo też odpowiadam na wasze komentarze, więc co nieco muszę wiedzieć na ten temat. Dobra, na czym tutaj teraz będzie to polegało? 21. Dobre jest to, że te Precursor Orby są też blisko siebie, bo gdyby była sytuacja taka, że nie byłyby blisko siebie, no to trochę byłaby lipa, co nie? I co ja mam teraz tutaj zrobić? A, chyba że tak. Czekaj. Czy chcecie mi powiedzieć, że to jest czasowe, czy jak? Tak, to jest czasowe, czyli muszę po prostu jak najmniej tej, czy jak najwięcej tej tego fioletowego ikos użyć, żeby z powrotem tutaj się dostać. Tak jest. Dobrze ogarnięte. To mnie się podoba. Muzyka tutaj jest jak najbardziej spoko. Jest taka, mówię, taka tajemnicza. Tak jakbyśmy mieli brać udział zaraz w filmie jakimś takim, wiecie, pokroju James Bond. A, tutaj nie dałem rady. Okej. O Jezu. Dopiero tutaj jest checkpoint, serio, nie mogliście już mi tam dać tego checkpointa. Masakra. W ogóle wiem, że niektórzy mogą stwierdzić, że trochę przesadziłem z moim komentowaniem
poprzedniej lokacji, mówiąc, że ta lokacja jest po prostu na tyle durna, że po prostu aż jest momentami nudna. Ale no sorry, to jest jakby takie moje zwrócenie uwagi i przy okazji, jakby to można powiedzieć, stwierdzenie trochę faktu. Bo ja, jakby to powiedzieć, nie mam jakby nic do... Znaczy, inaczej. Ta połowa gierki, którą teraz robię, troszeczkę, no nie ukrywajmy, ale dla mnie jest monotonna, dlatego że troszeczkę tutaj jest sporo powtarzalności. I zanim ktokolwiek mi powie, no ale w wielu grach jest pod koniec gry powtarzalność. Tak, aczkolwiek są gry, które próbują jakby coś nowego wprowadzić przez tą też końcówkę gry. Że jednak coś tam próbują, jakby nawet znane już nam aspekty, próbują nieco zmienić. Z Daxterem jest taki problem, że tutaj praktycznie wszystkie te mechaniki, które były już wcześniej, są mocno powielone. I na przykład bardzo mi się podoba to, że niektóre są nowe poziomy, takie zupełnie nowe, których jeszcze nie zwiedzaliśmy. Bo wiecie, te Tanker 1, Tanker 2 to są wbrew pozorom poziomy, które już zwiedzaliśmy, tylko że z innej perspektywy. I o to mi mniej więcej chodzi. I to nie jest tak, że ja nie wiem, nie chcę się jakoś kurde super do tej gry przekonać, że jestem takim panem marudą, że o, możesz mi powiedzieć setki tysięcy argumentów lub jakichś przekonań co do Daxtera, a ja dalej będę mówił, że o, to jest gówno, BBB. Nie. Problem jest po prostu taki, że nawet na Let's Playu mi jest ciężko się jakoś tak super do tej gierki... Może nie powiem, że przekonać, bo to będzie złe słowo, ale... Jakoś przyzwyczaić? Coś takiego? Bo mówię, ja chcę, żeby ten Let's Play spowodował, że ja trochę bardziej zmienię zdanie na temat tej gry, że jednak nie będę mówił tego, co obecnie mówię. No ale zobaczymy, może ostatni boss spróbuje jakby trochę mi zmienić światopogląd. Wszystko jest możliwe. Ta, muszę się stąd wynosić i to szybko, bo się uruchomił ten czas teraz. Oj. Precursor Orba nie zdobyłem. A to jest niedopuszczalne. 42 na 70. Zaraz 700 będziemy mieli. Potem tylko nam już zostaną tamte poziomy, w których jakby mnie nie było, nie? Znaczy, Jezus Maria, co to? O co mi chodzi w ogóle? Pozostaną mi poziomy, które już robiłem na początku gry. O to mi chodziło. Michał, spokojnie, nie śpiesz się, mów trochę powoli, będzie dobrze. No tutaj trochę nie ogarnąłem petardy, więc raz jeszcze. Raz jeszcze powiedziałem. W ogóle oglądałem sobie mniej więcej longplay z Daxtera. Znaczy w sumie to bardziej w partach oglądałem. I ta lokacja u pewnego walkthroughera to był part 22 z 23. Co za tym idzie? Znaczy z 24. Czy tam... No coś takiego. Czyli co za tym idzie, zostały nam już tylko dwie lokacje do samego końca, więc... No ta sesja dlatego też jest ostatnią sesją, nie? Ale graficznie naprawdę te poziomy bardzo ładnie wyglądają. Level design w tej gierce nie jest zły. Problem jaki tutaj jest, to po prostu... Nie wiem, no odczuwam właśnie taką powtarzalność. Lekką. Choć nie powiem, fabuła trochę się bardziej rozkręciła i to naprawdę muszę przyznać, że... Przynajmniej fabuła w jakimś tam stopniu się rozkręciła. I fuck, czemu ty nie chcesz, Daxter, tam polecieć? O co ci chodzi, ziom? No, jak widzicie, przed chwilą się udało, ale tamtego orba ominąłem. Sorry, ja chcę tutaj jak najwięcej zdobyć, czyli praktycznie chcę tu zrobić 100% od razu. Bo tak będzie według mnie najlepiej. Będę miał spokój i już wtedy będę mógł sobie... No nie wiem, co zrobić. Nie wiem, po prostu będę miał spokój i tyle. No, już widzicie, mam spokój. Niedobra, bo się znowu obiłem. What the fuck? O, świetnie.
Nareszcie mamy koniec tej zjeżdżalni zasranej. Teraz trzeba się tutaj z tych pozbyć. Metalheadów. I jeszcze jednego, który ma w sobie Gold Gema. Dobra, 28,54 na 70. Dobra, to jest całkiem easy. Znaczy całkiem easy, całkiem spoko wynik. Tutaj nic nie ma, dobra. Warto jednak spojrzeć często. Coś czuję, że ja nie zdążę. Coś czuję, że ja nie zdążę. I mówię to nie ironicznie teraz. Jest pewna obawa, że ja nie zdążę i to jest przykre. No i całość od zera, serio? Ja pierdzielę, najgorzej. Ale Lipton. No dobra, jesteśmy z powrotem, doszliśmy w końcu tutaj. Dobra, gdzie jest ostatni Precursor Orb? No nie gadajcie, że ostatniego Precursor Orba nie mam. You know, a surfer's never supposed to turn his back on the ocean. You see this? That tanker's cargo was meant to be delivered to the Baron's palace. You know what that means? It means we should pay a visit to Baron Praxis's palace. You know, do a little exterminating snoop around. But I'm gonna need a disguise. You! Over there! Hang loose, dude. Watch the master work his magic. Who are you? What are you doing here? Right, glad you asked. We are the best extermination crew in Haven City. Someone called about a bug infestation? What? I haven't heard about any infestation. Who called you? Your boy, you know, Captain Zyman, Rupert Tickjackmus. Nice try. That call didn't happen. Captain Rupert Tickjackmus is on leave this month. He couldn't have been the one. Ah, well, you see... The captain, called, like, from his vacation house, home, hotel, and said this palatial palace-type place was crawling with bugs, and to get here pronto, something about the Baron's wishes. And they sent you? Look at you. I'd say you're the only vermin in this place. What, you sleep in the trash last night? Yeah, well, it's a tough job. Very tough. We perform a vital service. So, if you'll just let us do our job? Yeah, our job. That we do. We'll just get to it and get out of your hair. I'll see that you do. And quickly, I'll be watching. Right! Have a good day! I never do. That dude needs to chill, dude. Więc następny przystanek do oczyszczenia lokacji z metalheadów i innych tego typu stworzeń, no to Baron's Place, czyli jesteśmy w pałacu Barona. I przy okazji mieliśmy przy okazji debiut Erola. Sorry za tą pauzę, ale musiałem po prostu zrobić cięcie, bo dostałem telefon, więc tak, mieliśmy debiut Erola, który na początku nie chciał nas wpuścić do pałacu, ale po dłuższych przekomarzaniach się z nim w końcu nas puścił.